Teresa Neumann, mistyczka i stygmatyczka. Autor Irena Korona. Wydawca, wydawnictwo AA, rok 2016. Fragmenty przepowiedni czyta Lenka Miller. Sługa Boża Teresa Neumann, której proces kanonizacyjny jest w toku, to jedna z najbardziej niesamowitych postaci w dziejach współczesnego Kościoła. Ta prosta kobieta z niemieckiej wioski Konersreuth dostąpiła najwyższych łask mistycznych. Miała dar wizji, stygmatów, posiadała dar proroctwa i przeżywania z Chrystusem Jego męki. Dar stygmatów i ekstatyczne stany, w które wpadała podczas wizji, zostały udokumentowane na taśmie filmowej i nagraniach dźwiękowych. Zadziwiała profesorów wyższych uczelni swoją znajomością wymarłych starożytnych języków, których nigdy wcześniej się nie uczyła. Prorokowała klęskę i upadek nazistowskich Niemiec, stając się wrogiem hitlerowców, którzy jednak nigdy nie zdołali zamknąć jej ust. Odkąd otrzymała stygmaty, przez 36 lat, aż do śmierci, nie jadła ani nie piła. Przyjmowała jedynie Eucharystię. Mistyczka została objęta ścisłą obserwacją komisji powołanej przez biskupa Ratyzbony i po 15 dniach monitoringu pojawił się werdykt ostateczny. Stygmaty są autentyczne. Po skrupulatnych badaniach Kościół katolicki 21 stycznia 2005 roku dał zielone światło procesowi zmierzającemu do jej kanonizacji. A teraz kolejne słowa, jakie Pan kazał mi rzec do wszystkich ludzi. Nadchodzi godzina wielka, groźna godzina sądu i kary. Póki macie czas, posłuchajcie i porzućcie grzechy wasze, które zasługują na karę. Biada ziemi, gdy owocu pokuty zabraknie, a usta modlących się zamilkną. Nie otworzą się tym razem upusty niebieskie, jak za dni Noego, i nie popłyną wody, by zalać ziemię skalaną grzechami. Ale otworzy się ziemia, zapłonie od wulkanów, które już zgasły i będzie drżało jej łono, aż walić się będą lądy, gdzie szumi zboże i stoją łany. Pioruny będą padały z chmur jak deszcz, aż poruszona zostanie materia nienawiści ludzkiej. Zbliża się nowy potop. Tym razem nie potop wody, lecz ognia i błyskawic. Biada przede wszystkim tobie, Germanio. Nur für Deutsche. Uznaliście siebie samych za nadludzi, a przez uczynki wasze staliście się gorsi niż wilki i hieny. Biada przede wszystkim wam, Prusacy, wodzowie i nieprzyjaciele. Los Berlina będzie jak los Niniwy, bo gdy padnie w gruzy, nie odbuduje się już więcej. Puszcza będzie szumiała nad gruzami Berlina, miasta zbrodni i pychy. Biada i tobie, dumny Albionie, kupczący cudzą krwią. Ciąży na tobie krzywda. Wybrałeś sobie zamiast Boga Mamonę, a wzgardziłeś prawem moim i stolicą Piotrową. Biada wam wszyscy, czciciele Złotego Cielca, albowiem swoim uczyniliście zysk i okryliście hańbą ziemię,
a przez krzywdy wydaliście na łup kłamstwa i nienawiści lud, który uwiedliście obietnicami wolności i zemsty. Na was to, bankierzy o zamkniętych dłoniach przez chciwość i sercach skamieniałych, spada ciężar potu i łez wyzyskiwanych i ciężar krwi, którą przelewają niszczący się w zaślepieniu. Biada wam, gorszyciele i deprawatorzy dusz! Krótkie są dni panowania waszego. Koniec wasz będzie wśród płomieni razem z bestią, której służycie. Władza bezbożnych ustanie. Na Kremlu zabłysną łacińskie krzyże, a na miejscu zburzonej cerkwi Chrystusa Zbawiciela stać będzie Kościół katolicki. Błogosławieństwo moje dam Słowianom, a Słowianie, choć wielu z nich dzisiaj błądzi, lepiej je przyjmą i obfitszy przyniosą owoc. Polska, wstawią się za nią łzy, które matka moja pod krzyżem przelała, a naród, który ją czci, nie będzie między narodami ostatni. Światłych i mądrych Polsce nie odmówię. W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy, zaś Warszawa stanie się stolicą Stanów Zjednoczonych Europy. Polska, która pierwsza karę poniosła, choć wina nie była największa, prędzej niż inni się podniosła. W czym zawiniła, przez to musiała doznać kary. Ale już bliski jest koniec jej pokuty. Wytrwa przy kościele swoim i doczeka wyzwolenia. Usłuchajcie więc przestrogi, grzesznicy, póki upominam, a nawróćcie się, póki oczekuję. Idzie bowiem wielki i bliski czas, kiedy ani więcej upominać, ani czekać nie będę. Thank you.